Także, mój drogi kolego, zaczniemy od czegoś... Ale ja cię tak nie prezentowałem. No dobra, przepraszam. Drogi panie Łukaszu z Dąbrowy Górniczej, z Kolonii Karnej, zacznijmy od pewnej gry, o której pewnie nie słyszałeś, od pewnego człowieka, o którego pewnie nie chciałbyś znać. Nie wiem, o kim mowa. Nie mowa. Otóż, moi drodzy, 1 października na PC-cie, dokładnie na Steamie, wychodzi gra Flame of Memory. Jest to gra polskiej produkcji, co więcej, produkcji mojego dobrego kumpla, z którym razem prowadzę kanał Krew Śmierci. Zapraszam, tutaj linki na dole. Sellout. Sprzedali się. Także, no, powiemy o szybko, powiem, ja powiem o szybko, o czym ta gra jest i polecimy dalej. Otóż Flame of Memory jest swego rodzaju survivalem, ale nie takim, do jakich się przyzwyczailiśmy, czyli w sensie na przykład Minecrafta, gdzie po świecie zdobywałem pożywienie, etc. A jest to bardziej gra, która grałem kilka miesięcy temu we wstępną alfę. Bardziej mi przypominała takie 16 Seconds, choć bardziej w takich ponurych, poważnych klimatach. Czyli mamy dwójkę dokładniej partyzantów, którzy w czasie okupacji w XX wieku bodajże ukryli się w lasach i starają się przeżyć. Muszą zdobywać pożywienie, unikać wrogich okupantów, etc., etc. No i wszystko jest określone taką fajną 2D artystyczną grafiką. I tutaj nie mówię tego na wyrost, jest gra naprawdę wygląda prześlicznie. No i powiem, to trzeba dodać, że muzykę komponował prawdziwy zespół. Tak. Ciekawe. Ciekawe. A ja do ten czas powiem o Battle Chasers Night War. Kompletnie nie wiem, co to jest za gra. Battle Chasers... To są te szachy. To są szachy JRPG-owe, łapskie. Battle Chess. Piękna grafika, kolorowa, fantastyczna. Jest to, no gra, no. Move on, no. Go on! No to co? Robimy brum brum brum? Masz kłowko jazdy w ogóle? Nie. Ja też nie mam. Zacząłeś już? Nie, będę w październiku, właśnie zaczynał. W październiku. Dokładnie w tym samym miesiącu, w którym wchodzi Forza Motorsport 7. To będziesz miał na czym trenować. Tak, będę miał na czym trenować. Będę sobie tak na klawiaturze ćwiczył. Będziesz jeździł Porsche 911 w 60 FPS w 4K? Nie, w 30 będę grał na konsoli. Ale nie masz Xboxa. A to nie wchodzi na PS4? Nie. Muszę wam przyznać, że październik to jest na pewno miesiąc, który jest pełny gier VR. Będziemy o tym sporo mówić. I pierwszym tytułem VR, bo przecież wszyscy mają VR, to warto gry robić, jest Roll Data. I jest to zabawa, w której wcielamy się w hakera. Hakujemy. Dokładnie, gra będzie z perspektywy pierwszoosobowej. No i jestem ciekawy, jak rozwiążą poruszanie się, bo to dalej jest kwestia dość... Teleportacyjna bardzo. Teleportacja, tak. To dość kwestia jaka ciężka, jeśli chodzi o VR. Grałem na VR-ze, więc wiem co nie ten temat. Spadłeś z krzesła? Nie, ale spadłem na łóżko, ty było za mną. Wtedy przyszła Magda. A nie, to gdzieś indziej. Tak tańczyłem, spadłem w przyszłość. Wiesz, jak patrzę na ten tytuł, to aż nachodzi mi ochota na zjedzenie jakichś grzybków. Czegoś z grzybkami, jakieś zapiekarki z grzybkami. Pizzę z grzybkami, jajecznicę z grzybkami, na przykład z bojowikami, na przykład z kurkami, na przykład z pieczarkami, na przykład z, nie wiem, z halucynkami. Wiesz, że ta gra ma mieć e-sport? Gra o grzybkach i e-sport? Znaczy ja rozumiem, ludzie próbują zrobić z PUBG e-sport, rozumiem, ale no z grzybków? Do tego też jeszcze się nikt nie spodziewał. Wow. Czy wiesz, no robienie e-sportów ze strategii RTS-owych, no w jakiś sposób działa, na przykład StarCraft. Ale gra, o której jest cholernie niszowa, o której nikt nie słyszał. I nagle wychodzi do niej sequel i nie dość, że wychodzą na telefony, jak to było w pierwszej części, to jeszcze wychodzi na pełnoprawne urządzenia peryferalne gamingowe, jak PC, Switch, inne. 3DS, Wii U, Vita, Wii, GameCube, Atari. Trochę tego jest.
Dokładnie. Gdzieś tam na końcu jeszcze na PS4 wychodzi Xbox. Kogo by to interesowało? Arkti. VR ciąg dalszy. Arkti będzie miał swoją grę, pozdrę dla Arktiego. Arkti wydaje swoją własną grę o nazwie Arktika.1. Na PC tam. I tylko na VR. Dokładnie, tylko na VR. Kolejna gra VR-owa. Szczelanka. FPP, FPS. I zadam kolejne znowu to pytanie. Jak zostanie rozwiązane sterowanie? Prawdopodobnie to będzie coś w stylu cover shootera, myślę, na szynach. Może. O, to by to myślę, że to by było spoko na VR. No, będziemy musieli troszkę poczekać, zanim zrobimy jakieś porządne tytuły na VR, więc... Zobaczymy, no. Co z tego wyjdzie, bo... Wygląda zajebiście. No znowu Unreal 4 pokazuje potęgę graficzną w wielu grach. Zobaczymy, jak będzie to z performancem, bo w grach VR to akurat dość czuły temat. No wiesz, Unreal 4 jest tak... no dość takim niespecjalnie... takim silnikiem, który niespecjalnie... z którym niespecjalnie wchodzą dość ciekawe tytuły. Ale no... No jest niby kilka wyjątków od tej reguły, ale... No to jest ile, fajne procent. Ale no ten silnik ma te swoje problemy techniczne, ale no, wizualnie... Niestety. Ale wizualnie to stoi na wysokim poziomie. I tutaj też ciekawostka, co do tej gry wydaje ją 4A Games, czyli twórcy Metro. No to powiedz. Znam jedną osobę. Wiesz, to pierwszy raz, kiedy mówię, żeby ojebać grę Weebowską. No, a to jest pierwsza gra, o której ja mówię, nie będąc Weebem, o grze Weebowskiej. Bo mam kolegę, który gra w Cyber Dimension Neptunie i tak się składa, że wychodzi Cyber Dimension Neptunia 4 na PS4 i PC i to jest gra, która się śmieje z anime Weebów i tam chyba każda laska reprezentuje inną konsolę, że jest niebieska od Segi, czerwona od Nintendo, zielona od Xboxa, niebieska od Sony. A PC złota. I one, nie, właśnie nie ma PC, to jest prawda. I właśnie napierdalają się tak wzajemnie, atakują się i próbują znaleźć przyczynę, która jest chyba najważniejsza, która i takie tam... A za kurtyną siedzi PC i i tak pierdala popłyn. Zobaczmy ten pojedynek konsol. Niech zacznie się walka! Bo może PC w tej grze jest bogiem. O, takim wiesz, to zaraz. A takie podludzie to są właśnie konsole na ziemi. To by miało sens. Wiesz, to trzeba kupić sens. Tą grę i sprawdzić. Dokładnie. Lubisz tą grę? Słyszałem, że chcesz kupować 100 skrzynek na premierę. Czy 100 skrzynek to nie wiem, ale tą grę prawdopodobnie kupię i to na 100%. Ale wcześniej poczekam na jakieś recenzje, żeby wiadomo. Bo Mafia tak 3 uczy. Mafia 3 uczy, nie, ja nie kupiłem, bo już nie mam wypłaty. A wypłata jest, wiesz, 13, ale to wychodzi 10. Ajajaj. Widzisz, no niestety. Także dopiero po. Także no, mówimy o Śródziemie Cień Wojny, grze. No raczej kontynuacji Śródziemia Cienia Wojny, którą był naprawdę może nie tyle wybitną, co naprawdę świetną grą, która wciągnęła mnie na długie godziny. Sama gra opiera się na systemie Nemesis, własnymi orkami, którzy mają własną historię, możemy się z nimi napierdalać, możemy się z nimi przyjaźnić, możemy tworzyć własną armię. I na tym skrócie opiera się Śródziemie na napierdalaniu, zdobywaniu sojuszników, przyjaźnieniu się z orkiem, podcieraniu mu dupy, on nam też będzie podcierał dupę. A jak się pokłócimy z innym orkiem, to możemy mu dupę odciąć, i tak dalej. Znaczy no, byleby ta gra nie była dupiana. A to wiesz co, dawno nie wychodzi, nie, wiesz co, nie widziałem. Wiesz co, dawno nie widziałem na planie premier czegoś takiego. To jest dawno, gra jest to, unikalna. Dawno nie było symulatorów, więc miło, że w końcu coś wychodzi. Ja czekam cały czas, aż wyjdzie Euro Truck Simulator 3, że mam być szczery. Oni tak rozkręcają tą dwójkę, dalej DLC wydają co roku. No ale ile można? No ileż można? Trzeba w końcu pójść dalej. Dalej, musimy iść dalej i wykupić nowy symulator, czyli Gold Rush The Game. Grze o gorące złota. Szukamy złota, kopiemy rowy za 4000 zł miesięcznie. Nie. Próbują zrobić hype na to, ale przecież pojedynce... Ja zagrałem godzinę z Devil Within 1 i powiem, że nie. Ta gra jest tak, to powiem, tak mi się to nieprzyjemnie grało. Znaczy tu bardziej leżało choć... technicznie, nie? Że to właśnie, to był problem. Fatalne, o to mi chodzi. A gra, no, może próbowała być straszna, ale zamiast tego była jedynie wielką, mroczną
gory papką, gdzie wszędzie flaki były, krew i zabijanie się. I to było bardziej, nie wiem, TPS? TPS, to był mroczny TPS akcji, który starał się w jakiś sposób straszyć. A jak też wychodziło, raczej kwestia... No ale myślę, że na pewno jest jakiś malutki fanbase, no bo w końcu mieli jakoś z jakichś powodu tą dwójkę w końcu razem, tak? No fanbase ma to spory, bo właśnie widziałem, że odzew był spory, że wiele osób na to czeka. Uhoho, to już wychodzi w październiku, nice! Jarpen będzie pewnie streamował. Ja bym sobie też pagiał w sumie. Jestem ogromnym fanem Gothiców. Gothic 1, Gothic 2, Noc Kruka, Gothic 3. Już nawet ten Gothic 3, Zmierzch Bogów, Bugów. No dobra, to nie, to jednak nie, tego nigdy nie przeżyłem. Tylko do trójki max. Znaczy tak, wszystkie gotiki uwielbiam, przechodziłem wiele razy, tak samo Rizena przeszedłem parę razy, przeszedłem nawet Rizena dwójkę, Rizena trójki, nie. Ale tak czy tak, bo zobaczam tematu, otóż twórcy tych właśnie gier, czyli Piranha Bytes, w końcu wydaje Elex, mieszankę takiego fantazy z futuryzmem, na przykład jak to było w przypadku Horizon Zero Dawn, czy Borderlands, to jest właśnie mniej więcej takie klimaty. No i oczywiście, jak to jest w grach od Pirani, mamy kilka stronnic, do których możemy dołączyć i fabuła się jedzie jakoś ciągnąć. Także no, czy ktoś będzie chciał strzelać, czy ktoś będzie chciał napieprzać z mieczem, ma w pełną dowolność. Gra oczywiście pewnie będzie toporna, jak to ma Pirania Bytes w zwyczaju robić, ale liczę, że fabułą i klimatem to rozpieprzy na łopatki. Także Elex 17 października, ja czekam i liczę tylko, żeby recenzje były bardzo pozytywne. Ja jakbym miał PS4, ja bym na to czekał. Natomiast ja ty masz, ale pewnie tego nie kupisz. Raczej nie kupię. Wychodzi Gran Turismo Sport. Ja jestem dużym fanem gier z serii Gran Turismo, choć nigdy konsoli stacjonarnej nie miałem. Ale co się tylko nadarzyło okazję, żeby zagrać, to grałem na PSP, nawet grałem w Gran Turismo. I kurczę, muszę przyznać, że jest to jeden z takich marek gier wyścigowych, która rzeczywiście ma swoich fanatyków. Wiadomo, większość rzeczywiście, no Forza wygrywa w tych starciach, tak? Forza versus Gran Turismo. No, natomiast ja dalej byłem po stronie niebieskich niż zielonych. I teraz wychodzi Sport, która nie do końca jest takim jakby kontynuacją, kolejną po prostu częścią GT, bo tym razem mocno stawiają na e-sport i na turnieje, na mistrzostwa wyścigowe, więc toczysz karierę, możesz na przykład rozbudowywać swój warsztat, walczysz o pieniądze, za pieniądze kupujesz wirtualne domy, gdzie możesz parkować, rozwijasz swoją drużynę, ścigasz się oczywiście, możesz też chyba być, jest też chyba tryb menadżera, że możesz zostać menadżerem, wiesz, przez komunikator się komunikujesz, kiedy do pit stopu zjeżdżasz, takie rzeczy. I kurczę, gra jest tym razem mocno połączona z organizacją FIA, największą organizacją wyścigową, więc będzie dużo licencji, no, mistrzostwa. Ja bardzo chętnie bym pograł, ale chyba będę po prostu streama oglądał. Się może zainteresuje tym, bo jak mówisz, to może być całkiem ciekawie. I co ciekawe, ja kupiłem PS3 dla Gran Turismo 5. Tak, kupiłem specjalnie PS3, bo z tego czasu, kiedy Gran Turismo 5 wychodziło, ta gra według mnie była super, ultra realistyczna. No, nie potrafię sobie wyobrazić, żeby jakaś gra była, nie wiem, bardziej rzeczywista. Tak samo zastanawiam się, jak to będzie dalej. Czy Gran Turismo faktycznie sport będzie takim tytułem, który no zrobi coś w tym temacie gier wyścigowych, czy w końcu wygra z Forcą. Na pewno interesujący jest fakt tego, że oni zamiast iść w typową tryb kampanii, single player, oni próbują połączyć single z multi, więc masz jakby karierę multiplayer. Że coś jak Drake w Club. Tak, rozwijasz się szczeblami kariery, ścigasz w jakichś gównianych go-kartach na przykład na start i idziesz w górę i w górę i w górę, aż to prawdopodobnie jakieś F1 czy jakichś innych NASCARów, czy WTCC. I ścigasz się nie z botami, tylko z prawdziwymi ludźmi po sieci. Więc jest to ciekawie zaangażowana, rozbudowana kariera po sieci. Nie ma tu ani stricte zwykłego multi, ani też nie ma zwykłe stricte'ego singla. Jak to będzie miało graczy dużo, to kurde, może być całkiem spoko. Natomiast wydaje mi się, że jest jeden tylko malutki haczyk, o którym jeszcze nie wiadomo, bo nie słyszałem za ten temat. Czy GT będzie miało split screen? To chyba tytuł, który będzie ciężko przetłumaczyć na polski. Był kiedyś konkurs, Ubisoft robił konkurs. I ktoś wygrał, ale nie pamiętam już kto. Czekaj,
Ja pamiętam nawet tytuł chyba. South Park rozbici, ale życi. Także South Park, The Fractured But Whole. Jest but To kolejny South Park od Yubi, który był już przeciągany rok i w końcu ma premierę. Gra roku 2017. Dokładnie tak, kupujemy, wszyscy mamy to kupić. To będzie tytuł, który zmiecie wszystkie RPGi na scenie RPGowej. Powiem przypisienko, na PC-ta wychodzi remaster Age of Empires, tytułu, który jest Wolololololo. Jest to legendarny RTS, nasi rodzice prawdopodobnie pamiętają. A może też jacyś wielcy fanatycy. Ja też grałem w to. Wololo. Ja nie grałem. Ja grałem w Twierdzę Krzyżowiec. Wololo. Age of Empires. Wololo. Remaster. To nie czwórka, jeszcze nie, ale remaster. Wololo. Just there, 2018. Tyle w temacie. No wiesz co... Ja to tak powiem wam tak. To jest majster od asasynów. On był. Zagrał w... Był. Ale on jest. Był fanboyem asasynów, grał w każdego asasyna. Grałem każdego, przyszedłem każdego, naprawdę, dosłownie. Każdego zagrał. W nawet te kroniklesy przyszedłem. I Origins się interesuje? I tak i nie. Wiesz co, ja byłem ogromnym, byłem psychofanem asasynów aż do trójki. Wyszła trójka i po trójce tak nie. Nie. I tak na tą serię tak nie. Ale mimo wszystko obgrałem wszystkie tytuły, Syndicate też obgrałem. Także no, prawdopodobnie Origins też obgrałem, bo wygląda to ciekawie, wygląda troszkę inaczej od poprzednich Assassinów, więc widać, że Yubi no mimo wszystko chce pozmieniać coś w tej serii. Zwłaszcza nawet jak jeśli to jest 1% zmian. Zwłaszcza jak wprowadzili łuk z autonamierzającą się strzałą. Tak. I będą potwory i będzie to... dron z orła. No i to jest Egipt, znaczy no ja no to tak... Ja mi się nie podoba w Ubi to, że oni ciągle robią recykling tych samych funkcji i przenoszą z gry do gry. Wymieniają tylko model. To jest fakt, faktycznie tak jest. Tak naprawdę wszystkie gry od Ubi teraz mają ten sam silnik. Ta sama gra, tylko że w innych jakby realiach, tak, innym... inaczej wygląda, wiesz, taki kod trochę. Znaczy, tylko, że zamiast wychodzić co roku, to wychodzi co pół roku, bo dwie gry wychodzą co roku. Takie no ale wiesz, mimo wszystko mam nadzieję, że Assassin's Creed Origins będzie dość dobrym tytułem i ta jednoroczna przerwa faktycznie zrobi tej serii na dobre, no ale... Jestem sceptycznie nastawiony. Wolfenstein. Chcę to wziąć na premierę. No to bierz na premierę. Tylko muszę jeszcze ograć The New Order i The Old Blood, bo jeszcze nie grałem. Ale mam już, czekam tylko na tego, na dobry moment. Wolfenstein 2 Nowy Kolosus. Akcja dzieje się bodajże w najgorszym możliwym momencie New Order, nie chcę sobie spoilerować, gdzie generalnie Amerykę już podbili ci Niemcy. Więc próbują wszystkich zgermanizować. Bardzo fajny mają marketing w ogóle Bethesda. Zajebiste RMTS, trailery zwiastuny. To fakt. Super bohaterowie niemieccy, jakieś tam German Orels i inne takie zajebiste filmiki pokazujące klimat Wolfa. Tutaj nie ma się nawet co zastanawiać. No to będzie no, hicior niesamowity. Machine Games wie co robi. Potrafią dotrzymać klasyki, dalej będziemy apteczki zbierać, dalej będzie na pierdalanka, będzie Dual Wheel, dalej będziemy ganiać Blaskowiczem. Tym razem będziemy mieli chyba jeszcze jakieś podwodnych dodatkowo, też nam będą pomagać, zwłaszcza czarną afroafrykankę. No i zobaczymy, co z tego będzie. Ja jestem chuj na hype'owany. Ja grałem w The New Order, było spoko, ale dupy nie rywało, także ja nie jestem jakimś fanem, no ale jeśli tu się uda, będzie lepsze od jedynki, a czemu nie, będzie można sprawdzić. O, górnęsko. Dusk. No, więc Wolfenstein 2 może próbuje odwzorować pewne elementy oldschoolowe, wprowadzając nową szkołę, nowe silniki graficzne, efekty itd. Natomiast jest gra, która kompletnie pierdoli new school i w 100% idzie w old school, w 100% próbuje podrobić Duma, w 100% próbuje podbić Quake'a, w 100% próbuje pobić Blooda i co ciekawe, wszyscy chwalą. I wszyscy fani singleplayerowych arena shooterów grę niesamowicie chwalą. Mówią, że to jest najlepszy shooter, jaki wyszedł do dnia dzisiejszego. Że przebija stare Doomy, przebija stare Quake'i, przebija stare Bloody, Hexeny. Popie. Nie wiem. Absolutny majstersztyk. Nie wiem. Według tych nie wszystkich wierzę. Graczy.
którzy do dzisiaj jeszcze grywają w takie tytuły. Gra się nazywa Dusk i po pierwsze, gra jest polskiego studia. A głównym projektantem jest Dawid Szymański. Wziął bodajże Unity jako silnik, poprzerabiał to w pikselowaną grafikę, więc gra ma bardzo taki stary, oldschoolowy charakter. Gra jest o... O czym? O, jest jak Blood. Generalnie napierdają do ciebie ludzie z wiosek tymi dzidłami, widłami, na ciebie ganiają, masz wiedźmy, masz Ku Klux Klan, takie rzeczy, wiesz? I napierdalasz z czego tylko ci wlezie. Jesteś takim niszczycielem po prostu. Masz mnóstwo sekretów, cały gameplay opiera się jak oldschoolowy Quake czy Doom. Masz otwartą mapę, zbierasz, szukasz sekretów, zabijasz. A generalnie strasznie to ludziom się podoba. Jest jeden minus Duska. Minus, który najczęściej wymieniają, to, że jest za mało przeciwników i uważają, że mapy spokojnie mogłyby pomieścić 4 razy więcej rzeźni. Oj tam. W pierwszym Doomie też nie było zbyt dużo przeciwników. Ile było? 5 powojów na krzyż? A jak to się działo wybornie? A jednak już ludzie są przyzwyczajeni do tego, żeby chcieli już napierdalać. Już byli chcieli, nie wiem, chcieliby tajemników, by był szybki i bla, 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 bla. Oprócz tego Dusk ma jeszcze inną rzecz, którą podkrada ze starych Doomów i Quake'ów, to fakt tego, że gra wychodzi modelem w shareware, a że wychodzi epizodycznie. Że najpierw chyba wychodzi pierwszy epizod i ten epizod jest chyba darmowy, potem każdy kolejny będzie płatny. I chyba są 3 albo 4 epizody w planach. Oprócz tego multiplayer był zapowiedziany i chyba był zaprezentowany za zamkniętymi drzwiami na QuakeConie. Więc tak, gra też będzie miała klasyczny, oldschoolowy multi. Więc ja jestem mega nahypowany, chętnie zagram. Aha! Dokładnie tak, na ten tytuł czekałem całą swoją życie. On tak bardzo błagał mnie, żebym to dodał. Ja mówiłem, no to musi być, jak tego nie zrobisz, to odejdę stąd i koniec będzie życia, wszystkiego innego. Otóż mówimy o grze, na którą zawsze czekałem, o której zawsze chciałem zagrać, którą no, po prostu nie wyobrażam sobie, żeby po prostu nie była w mojej bibliotece, żeby nie była w moich rękach, żeby nie miał na nich tysiąców godzin przebijanych. Mowa oczywiście o grze Ultimate Fishing. Grze, w której robimy sobie rybki na wędce. To nie ma już takiej gry free to play na Steamie? Zamknij WD. I co z Mosłowem kończymy przegląd premier na październik. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za obejrzenie. A dość niedawno wyszedł nam podcast. Zachęcamy do przesłuchania numeru 3. Za tydzień jest podcast numer 4. Jak to co 2 tygodnie. Coś chcesz dodać? Daj się pieniążki. Dziękuję, dobranoc. Cześć.